Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Łapiński, były wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy i były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, panie ministrze, witam. Dzień dobry, witam. Po wyborach samorządowych wszyscy w zasadzie już zdążyli ogłosić się zwycięzcą, może poza lewicą. Kto pana zdaniem jest dzisiaj, może czuć się prawdziwym triumfatorem, kto naprawdę może być zadowolonym z tego rozstrzygnięcia? Która formacja? Wybory samorządowe mają tę specyfikę, że wybiera się kilka szczebli samorządu, więc każdy może gdzieś znaleźć taką część tych wyborów, gdzie ogłosi się zwycięstwo. No bo faktycznie, jak spojrzymy na przynajmniej wczoraj podane exit poll, ale także już na pierwsze wyniki z dużych miast, no to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików, więc może powiedzieć, proszę bardzo, już uważaliście, czy wielu komentatorów uważało, że ta partia się nie podniesie, nie jest w stanie wygrywać, a jednak wybory do sejmiku wygrało. Znowu Koalicja Obywatelska może powiedzieć, wygraliśmy w wielkich miastach, wielu prezydentów naszych przeszło w pierwszej turze i jesteśmy tutaj liderem, będziemy nasi kandydaci będą rządzić. A trzecia droga może powiedzieć, proszę bardzo, my zdobyliśmy wynik dwucyfrowy i koalicje sejmikowe w wielu sejmikach będą polegały na tym, że bez nas tej koalicji się nie da zrobić. Więc tak jak pan mówi, każdy może trochę ogłosić sukces, no ale w każdym tym sukcesie jest troszeczkę... Jest troszeczkę, powiedzieć, takich zagrożeń, no bo Prawo i Sprawiedliwość, czy takich minusów, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików, ale nie we wszystkich tych sejmikach, w których wygrał wybory, będzie rządzić. I tu jest... Traci, jeżeli chodzi o stan posiadania w sejmikach, trochę straci, nie wiem jeszcze ile, ale trochę... Znowu Koalicja Obywatelska pewnie liczyła na lepszy wynik, być może na prześcignięcie powiedzmy. Tego nie ma. No Lewica faktycznie jest... Ale to przypisie jeszcze na chwilę zostajemy, bo wynik te dane, to faktycznie Lewica jest tutaj pewną taką przegraną. To jeszcze o Lewicy porozmawiamy, teraz o Prawie i Sprawiedliwości, bo patrząc na ostatnie badania, to jednak największym zaskoczeniem chyba jest ten wynik Prawa i Sprawiedliwości. To zwycięstwo dość pewne, jeżeli chodzi o wynik w sejmikach Prawa i Sprawiedliwości. Po przegranych wyborach parlamentarnych to jest jakoś zaskakujące, że udało się taki wynik osiągnąć? Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych osiągnął 35%, więc jeśli ktokolwiek liczył, że po 4 miesiącach partia, która uzyskuje w wyborach parlamentarnych 35% i de facto zajmuje wtedy pierwsze miejsce, że zniknie ze sceny politycznej, no to był naiwny. No ale że to był zbyt krótki czas. Pierwsze miejsce w wyborach. Ale to był zbyt krótki czas, żeby oczekiwać, że nagle partia, która rządziła przez tyle lat, która miała przyzwoity wynik w wyborach parlamentarnych, straciła władzę, że nagle od razu już będzie miała, nie wiem, 10-15%. To była naiwność, jeśli ktoś liczył. Tylko tak jak mówię, no to jest dla PiS-u pewnie taki... takie trochę odbicie się, przede wszystkim takie psychologiczne, mentalne, że proszę bardzo, jeszcze jesteśmy w stanie, cały czas mamy powyżej 300%, tylko tak jak mówiłem, no, te 33% nie da tylu sejmików, czy rządzenia w tylu sejmikach, w jakich rządził PiS poprzednio, także to będzie pewnie utrata, nie wiemy jeszcze, czy dwóch, czy trzech sejmików, ale to jest takie trochę, nie chcę powiedzieć, że plusowe zwycięstwo, bo to byłoby za dalekie, być może porównanie, ale to pewnie znowu PiS, powtarza się trochę sytuacja z wyborów październikowych, że PiS się cieszy z tego pierwszego miejsca na podium w takim procentowym ujęciu, ale nie za bardzo skonsumuje to zwycięstwo, no bo zdolność koalicyjna Prawa i Sprawiedliwości jest mniejsza. No jeśli będzie możliwość koalicji w sejmiku trzeciej drogi z koalicją obywatelską czy z PiS-em, to trzecia droga wybierze oczywiście koalicję obywatelską. I na koniec pewnie jak tak naprawdę na koniec te wybory samorządowe będzie można ocenić po tym, kto gdzie rządzi. Kto rządzi w ilu miastach, w ilu powiatach, w ilu sejmikach, bo to będzie taki dopiero realny efekt tych wyborów. Nie tylko to, kto zajął jakie miejsce, kto ilu ma radnych sejmikowych, tylko kto w ilu sejmikach czy w ilu miastach ma większość i rządzi. To się w najbliższych godzinach będzie pewnie okazywało. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili wczoraj, że rządzący otrzymali od obywateli, od społeczeństwa żółtą kartkę, że ta druga pozycja Koalicji Obywatelskiej to jest jakieś pokazanie, że no nie wszyscy są zadowoleni z tego, jak sprawy kraju są prowadzone. Pana zdaniem faktycznie premier Donald Tusk powinien trochę tak potraktować ten wynik,
nikt, bo jednak jest coś takiego jak bonus zawsze dla rządzących, szczególnie w tych pierwszych miesiącach po wygraniu wyborów. Tutaj tego efektu za bardzo nie ma, prawda? Pewnie każda z partii teraz będzie analizować, co się stało, dlaczego przede wszystkim frekwencja była sporo niższa, dlaczego na przykład mniej poszło ludzi w przedziale 18-29, którzy dali w poprzednich wyborach do zwycięstwa obecnie rządzącym. Oni byli tą taką kluczową... W samorządowych grupą, zawsze jest niższa. Ale tutaj była dużo niższa, nawet zdaje się niższa niż w wyborach z 2018 roku o kilka punktów, a no już nie mówię, że dużo niższa niż w wyborach parlamentarnych, bo zawsze... To jest moment do refleksji, tylko jak mówię, znowu być może Platforma Obywatelska i koalicja ma to szczęście, że wśród koalicjantów ma trzecią drogę, bo kilkanaście procent, zdaje się, że tyle będzie trzeciej drogi w wyborach do sejmików, znowu daje szansę na odbicie kilku sejmików z rąk Prawa i Sprawiedliwości, więc Koalicja Obywatelska jest często silna, także siłą swoich sojuszników. Dziś trzecia droga potwierdza to, że jest taką trzecią siłą, mocną trzecią siłą na polskiej scenie politycznej. No, pewnym osłabieniem i pewnym zagrożeniem dla tej całej układanki dzisiaj rządowej jest słabszy wynik lewicy, bo to w kolejnych wyborach, czy europejskich, czy innych, nie wróży najlepiej. To jest porażka liderów lewicy. Przypomnę, liderami są cały czas Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Powinna tam jakaś dyskusja być o przywództwie? Pewnie liderzy lewicy znajdą takie przykłady wyborczych sukcesów, bo mamy bardzo dobry wynik pani Magdaleny Biat, tak, pani wicemarszałek Senatu, tej kandydatki w Warszawie. Ale to reprezentantka partii Razem, powiedzmy. Pewnie będzie kilku prezydentów z tego komitetu, więc każdy z liderów będzie mówił, proszę bardzo, my tutaj jesteśmy, albo będzie zwalał winę, że ten zły wynik to jest na to, przez to, że nasi koalicjanci zablokowali nam reformy, które my obiecaliśmy. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak to będzie przedstawiane, no ale faktycznie ten wynik na pewno nie jest satysfakcjonujący dla lewicy, bo pewnie liczyli na wynik bardziej dwucyfrowy i to jest też jakby do zastanowienia się, do analizy, dlaczego tak się stało, czy być może te postulaty, z którymi w ostatnich miesiącach lewica wychodzi mocno i w mediach, i w koalicji. Czy one są postulatami, które spotykają się z uznaniem wyborców? Chyba nie do końca. Bo gdyby tak było, to pewnie ten wynik byłby dużo lepszy. No chyba, że wyborcy postulatu uznają za ważne, tylko lewica niekoniecznie jako tę formację, która jest w stanie dowieść te postulaty, tak jak to o te światopoglądowe chodzi. Tak, a być może też jest tak, że część wyborców lewicy uznaje, że skutecznie te postulaty będzie realizowała największa partia w koalicji rządowej, czyli Platforma Obywatelska, i jest przesunięcie. Pewnie powodów jest kilka, bo tak jak zazwyczaj w polityce nie jest jeden, ale faktycznie jeśli patrzymy na te wybory i przynajmniej te wyniki exit poll zobaczymy ostateczne, no to w tej chwili każda z tych partii wcześniej, które mówiłem, i Koalicja Obywatelska, i PiS, i Trzecia Droga, może z jakiegoś elementu tych wyborów, czy z wyników na jakimś szczeblu cieszyć, a chyba Lewica nie ma takich za bardzo powodów. To jest już taki moment jakiś przełomowy dla Lewicy. Czerwona lampka ostrzegawcza mocno powinna się zaświecić. To jest już taka sytuacja, w której Lewica może zostać skonsumowana przez największego koalicjanta Koalicji Obywatelską. Jak pan Lewica dostała dużo, jeśli chodzi o różne stanowiska rządowe, w porównaniu z tym, co uzyskała na wyborach. Wróciła po kilkunastu latach de facto do władzy, bo ostatni raz ministrowie z lewicy byli w 2005 roku, i to jeszcze w rządzie już takim mniejszościowym Marka Belki schyłkowym, więc apetyty były też duże i pewnie trzeba będzie trochę teraz pomiarkować. Być może dojdzie do jakichś wewnętrznych teraz, znaczy na pewno wewnętrznych rozmów w koalicji i na stole będą różnego temat, między innymi kto jak w tych wyborach wypadł. I być może premier Tusk wskaże także lewicy, że niekoniecznie mogą liczyć na więcej, skoro ten wynik nie był najlepszy. I wie pan, zawsze władza jest magnesem, który przyciąga, czy duża partia jest magnesem, który często przyciąga działaczy z mniejszych. Nie należy wykluczyć, że jacyś
posłowie uznają, że no, trzeba się jednak na ten wielki okręt, jakim jest na przykład okręt Koalicji Obywatelskiej, dostać, bo on gwarantuje, że jakoś tam przez wezbrane fale zawsze przepłynie. No tym bardziej, że ruch w tę stronę to już ma dość bogatą tradycję. Jest przecież w Koalicji Obywatelskiej i poseł Arłukowicz, i minister Nowacka, poseł Joński. Dokładnie. Więc sporo polityków lewicy już przeszło na ten większy okręt. Będą wybory samorządowe i układanie tych list. Europejskie? Europejskie. I układanie list. No i pytanie, kto w jakiej konfiguracji pójdzie, bo w takiej sytuacji ten wynik lewicy w wyborach europejskich no, pokazuje, że można przekroczyć 5%, ale nie brać udziału później w podziału mandatów europejskich, więc no, lewica musi zastanowić, czy w jakiej koalicji pójść. No i też pytanie, czy ktoś będzie chciał z lewicą taką koalicję europejską tworzyć. No, to jest ciekawe, teraz nas znowu czeka czas. Wydawało się, że kończą się wybory, będzie chwila spokoju, ale myślę, że do, co najmniej do wyborów w czerwcu europejskich znowu będziemy dużo mówić o polityce i szczególnie polityce pod kątem takich układanek wewnątrz koalicyjnych, wewnątrz partyjnych. No lewica chciała iść w większym bloku, przynajmniej głośno o tym mówiła, że to jest jej zdaniem sensowne rozwiązanie, ale premier Donald Tusk powiedział na jednej z konferencji, że jednak każdy osobno... Zobaczymy, czy takie rozstrzygnięcie Donalda Tuska powtórzy się w wyborach europejskich. Czy też powie, że proszę bardzo, Koalicja Obywatelska idzie jako Koalicja Obywatelska, a Lewica niech idzie jako Lewica. Czy może pójdą w koalicję? A może będzie tak, że poszczególne osoby, że premier Donald Tusk powie, proszę bardzo, ja mogę kilka osób wziąć na listy, ale to nie będzie lista koalicyjna, tylko lista Platformy Obywatelskiej. To wszystko przed nami, także w kolejnej części, w dogrywce Sedna Sprawy będziemy o tych możliwych wariantach, jeżeli chodzi o wybory europejskie, rozmawiać, ale też o Warszawie porozmawiamy i Tobiaszu Boheńskim, kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy, który 20 punktów procentowych w wyborach nie osiągnął. Krzysztof Łapiński jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy, także za chwilę w dogrywce naszego programu. Dziękuję. Radio Plus. Sedno Sprawy. Krzysztof Łapiński dzisiaj jest gościem Sedna Sprawy, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta Andrzeja Dudy. Panie ministrze, Tobiasz Boheński miał rzucić rękawicę, czy rzucił ją, jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, ale szans na dogonienie kandydata Platformy i pełniącego ten urząd szczególnych, jak się okazało, nie miał poniżej 20 punktów procentowych. To jest porażka Boheńskiego, czy... Jednak tych przyzwoity szans, wynik. Tych szans nie było, ale rozumiem, że to był też kandydat rzucony do walki, żeby sprawdził się w boju, wykazał na ile może tutaj ostro zawalczyć. Sprawdził się pana zdaniem? No, sprawdziłby się pewnie, gdyby ten wynik oscylował wokół 25% lub powyżej około 30%. No, nikt się nie spodziewał tutaj innego strzygnięcia niż zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. On był takim pewniakiem, była kwestia, czy zdobędzie, raczej z jaką przewagą wygra. Bo Warszawa jest bardzo trudnym terenem dla Prawa i Sprawiedliwości. Ostatni raz polityk Prawa i Sprawiedliwości wygrał w Warszawie ponad 20 lat temu, Lech Kaczyński, kiedy w 2002 został prezydentem, ale to jest zupełnie już inna epoka. Więc to był trudny teren, ale jak na przykład pokazał kilka lat temu Patryk Jaki, który też przegrał w pierwszej turze, no zdobył powyżej 30%, więc myślę, że... Poniżej, trochę poniżej jednak. Czy około 30, tak. No, ale jednak chyba tak, 28, no, tak, dokładnie mam pana redaktorację. No, więc myślę, że jeśli ten wynik ostatecznie będzie taki jak exit pole, czyli poniżej 200%, no to jest poniżej oczekiwań, myślę, także sztabowców PiS-u, bo oni pewnie wiedzieli, że tutaj nie uda się doprowadzić do drugiej tury, czy to będzie ekstremalnie ciężkie zadanie. Ale jestem przekonany, że liczyli na wynik no, bliżej Patryka Jakiego, typu 20 kilka procent, 25, a jednak ten poniżej 20 też jest taki symboliczny, nie? Bo te liczby w polityce te czasami cyfry mają znaczenie, powyżej 20 już czy zbliżenie się do 25 można by było jakby na tym budować, więc myślę, że to jest... wynik poniżej oczekiwań, poniżej możliwości nawet kandydata PiS-u Warszawy. I to jest koniec takiej wielkiej kariery Tobiasza Boheńskiego tym samym, bo niektórzy go widzieli w roli kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Ja bym był ostrożny w mówieniu o końcu kariery politycznej kogoś, kto... Nie, ale chodzi mi o te największe role, bo też niektórzy chcieli... Kto jest stosunkowo młodym człowiekiem, bo zdaje się pan Boheński ma około 40 lat, także jeszcze szmat czasu, czy szmat życia przed nim. I może
jeszcze wiele osiągnąć, natomiast w perspektywie chyba 2025 i wyborów, czy rozmowie o tym, że mógł być potencjalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, no to chyba ten wynik w Warszawie, przynajmniej na tym etapie najbliższych wyborów, ten temat zamyka. Jak już przy wyborach prezydenckich jesteśmy, to jeżeli chodzi o prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, jest zupełnie odwrotnie. On pokazał, że jego prezydenckie aspiracje nie powinien ich nikt podważać i otwartą drogę powinien mieć do tej prezydentury? Na wieczorze wyborczym słyszałem, że premier Donald Tusk ładnie nazwał Rafała Trzaskowskiego liderem demokratycznej, samorządowej Polski, z takim dodatkiem chyba samorządowej, trochę chyba jakby ustawiając ten przekaz. To zwycięstwo tak spore, przekonujące 60%, na pewno w pierwszej turze pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu mówić, że proszę bardzo, cały czas jestem w grze, cały czas jestem poważnym kandydatem. Można sobie było wyobrazić, że Rafał Trzaskowski wygrywa 51% albo ma 49,9% przez to, że frekwencja jest... Nie została jego pozycja podważona, turze. Absolutnie, to, prawda? Nawet bym powiedział, że się wzmocnił. To 60% to jest takie poważne i poważny wynik, spokojne zwycięstwo w pierwszej turze. Ale na tyle, że premier Donald Tusk nie będzie mógł powiedzieć: Rafał, zostań sobie w tym samorządzie przynajmniej jeszcze jakiś czas, młody jesteś. To wszystko będzie zależeć od sondaży i od różnych sytuacji politycznych za jakieś pół roku, czy troszkę więcej, ale na pewno dzisiaj Rafał Trzaskowski pokazał tym zwycięstwem, że może być cały czas uważany jako przyszły kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Czy tak będzie, tego nie wiemy, ale ten wynik na pewno go wzmacnia wewnętrznie, tak powiedział, trochę uskrzydla. A jeżeli chodzi o premiera... Jeszcze nie ostrzega. No tak, ale premier Donald Tusk, pana zdaniem, jego prezydenckie z kolei aspiracje, to może być faktycznie w tym coś na rzeczy z pana wiedzy, no, intuicji? No, patrząc na historię polityczną Donalda Tuska i jego decyzje z ostatnich lat, czyli to, że w 2010 nie startował w wyborach prezydenckich, no, pamiętamy ten sobie wywiad, gdzie mówił, że wybiera realną władzę, a nie pałac Żyrand d'Oliveto, i wtedy nie ubiegał się. W 2020 też było dużo mowy o tym, że Donald Tusk jest startował, nie startował. Myślę, że Donald Tusk jest na tyle wytrawnym i politykiem i doświadczonym, że wystartuje w wyborach prezydenckich tylko wtedy, kiedy będzie miał przekonanie poparte w badaniach sondażowych, że te wybory jest w stanie, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te wybory wygra. Czyli krótko mówiąc, że jeśli będzie sytuacja za kilka miesięcy, na przełomie roku 2024-2025, które wskazują, że Donald Tusk może te wybory wygrać, rzeczy się taką popularnością, to Donald Tusk pewnie jest w stanie taką decyzję podjąć. Jeśli będzie tak, że to jest duże ryzyko, że zaangażuje się w kampanię i przegra, to raczej zostanie funkcji premiera, bo myślę, że Donald Tusk jest w takim momencie, że osiągnął wiele w polskiej polityce. Kwestia spięcia klamrą teraz już powoli, prawda? O tym tak, zawsze powinien myśleć. Ale pewnie, jeśli ryzyko będzie zbyt duże, że się tej klamy nie zepnie, tylko się skończy przegraną, a za 5 lat już ciężko będzie się odegrać, także ze względów, nazwijmy to, wiekowych, no to Donald Tusk na pewno podejmie taką decyzję, że nie. Ale tak jak mówię, ma ten komfort, że może podjąć i decyzję i w tę stronę, i w tę stronę, i może poczekać na tę decyzję jeszcze kilka miesięcy. Jest, no, powiedziałbym, w takiej dla polityka komfortowej sytuacji, że dzisiaj nic nie musi ogłaszać, a jeszcze ma wiele czasu, żeby zobaczyć, co się wydarzy. I może zawsze powiedzieć, że tak, chcę kandydować, bo mam coś do dokończenia, ale może powiedzieć, że został wybrany na premiera. Tutaj każde uzasadnienie się znajdzie. I także dla polityka w pewnym sensie taka dość dobra sytuacja. A władzy ma wystarczająco dużo w partii, żeby każdą móc przeforsować decyzję. Na koniec krótko poproszę odpowiedź na pytanie, trochę już od wyborów, odchodząc samorządowych, za nami ponad 100 dni, przed świętami mieliśmy te 100 dni rządów nowej ekipy. Jak pan ten czas ocenia? To był względnie dobry czas dla nowej koalicji, dla Polski? Czy udało się wykorzystać te 3 miesiące, ponad 3 miesiące, czy nieszczególnie? Teraz
już 4 w zasadzie. Przyzwyczailiśmy do takich wystawiania ocen po studniach. To jest taka nasza symbolika, że każdy, kiedy rządzi, kiedy, czy jest kiedy w opozycji, to zawsze mówi, te 100 dni będziemy oceniać. Ja myślę, że dla wyborów, dla partii politycznych najważniejsza jest ocena przy kolejnych wyborach, bo 100 dni to często jest za mało. Na pewno elektorat dzisiaj partii rządzących pozytywnie ocenia 3 rzeczy. Odsunięcie PiS od władzy, odsunięcie PiS od mediów publicznych, odsunięcie PiS od różnych instytucji, a pewnie z niektórych obietnic, które nie zostały spełnione, jeszcze nie do końca jest zadowolony, ale te 3 kluczowe rzeczy były dla elektoratu dzisiaj rządzących partii najistotniejsze. A mówił to Krzysztof Łapiński, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik prezydenta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.